Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Wiedźmin 3. Chodźmy szybciej. Całkiem jak krach. Ta już mnie tutaj pogania, a ja w sumie nie jestem pewna, czy chcę do leża giganta dotrzeć. No ale zawsze możemy udawać, że jak najbardziej, tak, fajnie będzie rozprawić się wreszcie z jakimś... Mówię ci, jest wielki jak skurwysyn. Tak właśnie słyszałem. Przynajmniej teksty dobre padają. Geralt, pomóż mi to rozwalić. Tędy na pewno dostaniemy się do jaskini giganta. No, jak zrobimy mu przemodelowanie wejścia, to raczej nie będzie zbyt zadowolony. A. W ten sposób. No dobra. A, to wchodzimy. Raczej nie tędy. O, dobra, dobra. Coraz zimniej. Już blisko. Świetnie. Bardzo mnie to cieszy. Ostrożnie. Jeden fałszywy krok i go obudzisz. Ej, szybko! Wypuśćcie mnie, zanim się obudzi! Klucz na pewno gdzieś tu jest. Nie, czekaj. Wiesz, jak nazywają Wigiego? Pomyleniec. I nie bez przyczyny. Lepiej niech posiedzi w klatce, zanim nie skończymy z gigantem. Co? Zdurniałeś ten kręg? Nie, żeby coś, ale to myślałem, trochę podejrzane. Tak, i dlatego wiem, do czego jest zdolny. No. Wypuśćmy go. W walce z gigantem dodatkowy miecz na pewno się przyda. Nawet jeśli będzie nim wymachiwał wariat. Słyszałem to, Ancrate. Wypuśćcie mnie natychmiast. Poczekaj tu, a ja znajdę klucz. Dobra. O nie, o nie. Chciałam znaleźć ten klucz, naprawdę. Ale widzę, że trochę na to za późno. Chwila, moment. Wow! Nie wiem, czy... Wow, Geralt, uważaj, chłopie! Cholera? Pięknie. Naprawdę chciałam znaleźć klucz, chociaż... Okej. To sobie broń skołową. Geralt. Wow! Teraz, teraz okładajmy go jak się tylko da. Szybko! Wow, wow. Dobra. Auć. Nie. Nie, nie. Od tyłu go! Ojej, ojej. Udało się? W sumie nie jest taki... Może powiedziałam to za szybko? Nie, nie jest trudny do pokonania. Ale jest szpetny. To na pewno. O fu. No ale już i martwy. Biedny Wigi. Trzeba go było wypuścić. Nie win się. Wigi był nieprzewidywalny. Jak go znam, od razu rzuciłby się na giganta z pięściami. A wtedy wszyscy moglibyśmy nie przeżyć. No nie wiem. Dzięki za pomoc, Biały Wilku. Dopilnuję, żeby Skaldowie ułożyli pieśń o Geralcie. Obejdzie giganta. Się bez. Lepsze to niż rzeźnik z Blaviken. Niech będzie. Chodźmy stąd. No właśnie. Chcę się tu jeszcze rozejrzeć. W takim razie spotkajmy się na plaży przy porcie. To mi jak najbardziej odpowiada. Bo z chęcią wzięłabym też trofeum. Z giganta. Może tu jakieś...
skrzyneczki przeszukała. O, proszę. Tak, zaraz się i tam stawimy, tylko najpierw jeszcze... Nie, zwykłe buty to nie. Po co nam się wszystkim czymś obkładać? Nie, no w zasadzie chyba już nic tu ciekawego nie ma. A może jakaś skrzyneczka? No proszę, klucz. Ciekawe, czy była jakaś opcja, bym go wcześniej dorwała w swoje łapy. Czy to było tak zaplanowane, że nie będzie mi to dane? No i powiedz mi, Geralt, którędy ty wyjdziesz teraz stąd, co? Tutaj jakoś? Jest tu wyjście? Jest. Okej. Tak, no więc idziemy po nagrodę. Tak, to co Wiedźmini lubią najbardziej. Niestety troszeczkę to... O nie, daleko jest. Dobra. Zaraz tutaj może się nie zabiję tak jakoś bardzo. No, Geralt, grzecznie mi tutaj proszę. To jakaś chata, której w sumie nic nie ma, no ale lepiej zajrzeć, prawda? Dobra. Nie ma co za długo tutaj spędzać, skoro już się wcześniej gdzieś tu było. I lepiej też zobaczę na mapę. No proszę bardzo, jest i szybka podróż, to... Najlepszy chyba z możliwych jakichś tu pomysłów, na które mogę wpaść. Skoro chcę iść właśnie po nagrodę, a wszystko inne, no... Może gdzie indziej poczekać. Od razu tutaj się skierujmy. To takie miłe, tylko właśnie wczytywanie już mniej miłe. Bo tyle trwające, no kto by pomyślał, że takie małe coś może trwać nie wiadomo jak długo. Ha, szybciej niż walka z jakimś gigantem mutantem. No, mogę z tobą pogadać, nie? A z tym? Mistrzu Geralcie. Strażnik zobaczył was z wieży i posłano mnie, żebym otworzył wam bramę. A czemu była zamknięta? To ma być ta słynna skeligijska gościnność? Taka tradycja. Po uczcie jarlowie wybiorą króla, więc drzwi muszą pozostać zamknięte, a na zamku mogą przebywać tylko synowie i córy Skellige. Krach zrobił dla mnie wyjątek? Pewnie czegoś chce ode mnie. Wszyscy dla Cerys i Hjalmara. Dziś jesteście jednymi z nas. Chodźcie za mną. Krach was wyczekuje. Super. Jak tam nastroje? Spokojne. Zbyt spokojne. Słucham? Wiecie, mamy takie porzekadło. Na dobrej uczcie krew i miód powinny się lać jednak. A wino to nie? Na kontynencie uważacie, że to barbarzyńskie zwyczaje. Wolę to niż nudne bankiety i pałacowe intrygi. No, zwłaszcza pałacowe intrygi to coś, co nie na mój łeb jest. Mam takie samo prawo jak ty! Powinnaś mnie wspierać, a nie odbierać sprzymierzeńców. Jeśli jakiś Ancrate założy koronę, to... To ty? Tylko dlatego, że ci broda na gębie rośnie? Jak tobie wyrośnie, to może wtedy ci jarlowie posłuchają. Chcesz oberwać? Ostatnio jak cię pobiłam, to zwiewałeś na drzewo! Co, już zapomniałeś? Tak? To może pójdziesz ze mną zmierzyć się z Wilkarlem. Ciekawe, komu lepiej pójdzie, tobie czy Hjalmarowi pogromcy gigantów? Przestań się popisywać! Hej, Cerys! Jebsko to rozegrałeś. Wiem, ale sam widziałeś. Ona jest taka... Charakterna. Uparta, zawzięta, apodyktyczna. Nie chce nikogo słuchać. No właśnie. Racja. Jaki psiaczek słodki. Ja i Cerys jesteśmy.
ale właśnie. Nie widzę Kracha. Rozmawia z Jarlami? Nie, poszedł do swojej komnaty. Pewnie przyszykować nagrodę, którą cię obiecał. Podejrzane. Może ty chcesz spróbować się na pięści z Wildkarlami, co? Rozgrzać kości po podróży? Może później. Serio, Geralt? A to jest ta dziwna sytuacja, w której byłabym, a się zgodziła. Tancerka. I co, kiełbaskę będzie deptać? Głupia baba. Dobra, tędy rozumiem do niego jakoś się... Zaraz. Tam był wykrzyknik z jakimś zadankiem. O, ja chcę. O, jaki brodacz. Kielma, możesz? Dobrze mu tak. No wstawaj, gościu, nie mam całego dnia. Weź zobacz, czy mam wszystkie zęby. Większość. Nieźle cię urządzili. Co się śmiejesz? Tobie... Śmiem wątpić. Tak? To co? Dawać. Stoi. Niedziel skóry na niedźwiedziu. O Jezu, już nie miał sobie gdzie kolczyków zrobić. Mierzyć na pięści. Mierzyć? Nie. Dobra sobie, grubasku. Przejdźmy do rzeczy. Chętnie. No, dawać, dał. O cholera. Grubas jeden. A, myśli, że co, że Geraltowi z Rivii dołoży? Ojej. Dobra, może i dołoży. Masz. A mogę cię z kopniaka potraktować? Aha, dla mnie, tak. Za tej brudki to nie widzisz, co mi trzeba przyłożyć, co? Ojej. Ajajajajajaj. Geralt, nie odwracaj się do niego tak brzydko tyłem. Pięści, ojojoj. Skoczny Geralt jesteś, ale... Teraz jeszcze... O, masz, pięknie. Wiem. Mogę mocniej. Mogę, ale nie muszę. Okej. A dostałam jakieś punkciki PD? Ale walka, tak go pomordzielałeś, że aż dziw, że mu nie wypływa. No, zakład przegrałem. Wydałeś takie widowisko, że nawet nie żałuję. Masz! Niech ci Milusio. Cudnie. Piękna robota. Dobra, ale już do rzeczy właśnie, do odpowiedniej komnaty chodźmy. Witaj, Birna. Uczta nie przypadła ci do gustu? To nie uczta, tylko jarmark, na którym kupczy się głosami niby owczymi skórami. Opuszczasz Kertrolde? Jutro skoro świt. Bawcie się dobrze, mistrzu Geralcie. Nie będą chyba jej zatrzymywać. Okej, na szczęście nie muszą. Można? Nawet trzeba. Chodź, czekałem na ciebie. No, jak ci się podoba uczta? Chyba lepsza niż te wasze bale na kontynencie. Na pewno jest więcej do picia. Ano jest. Czego to ja nie wytoczyłem z piwniczki? Miody półtora, ci cintryjska śliwowica, spirytusy z Mahakamu, co palą gębę jak wrzątek. Ancrade wiedzą, co to gościnność. Coś mi mówi, że ta twoja gościnność nie jest zupełnie bezinteresowna. Ano nie jest. Na wyspach poparcie zdobywa się kilkomiesięcznie. Jeśli to prawda, powinieneś być spokojny o wynik głosowania. Spokojny będę jutro, jak któreś z moich dzieci... No i to w sumie oczywiste, ale żeby nie umknęło. Obiecałeś mi nagrodę za pomoc twoim właśnie, dzieciom. Właśnie, proszę o dziecię. I dotrzymam słowa. Proszę, to cacko jest w moim rodzie od pokoleń. I za to, żeś pomógł zachować jego ciągłość, daję je tobie. Piękna robota. Dziękuję. To ja!
Co oni tam? Słyszałeś? Cholera. Hjalmar zaczął pewnie jakąś burdę. To nie Hjalmar. Chodź. To ta pewnie, która się tak oddaliła niby dyplomatycznie. Ja pierdzielę. O kuźwa, tego się nie spodziewałam. Starcie misia z białym wilkiem. Dobra. Cholera, nie z jednym w dodatku. No, Geralt, możesz. Ajajajaj. Dobra. Już? O co chodzi? O cholera. Ktoś mnie woła. A, kolejny tutaj sobie siedzi. No, przecież rzuciłam na niego znak. No, dlaczego tylko ja walczę? No i fajnie. Punkty doświadczenia. Dostałam i dalej gra rusza w ten sposób. No ładnie, ładnie. Dajcie jakieś szmaty! Trzeba mu zatamować kwotok szybko! Tato. Świetnie. Tato, weź mój płaszcz. Trzymaj się, synku. Wyjdziesz z tego. Jak mnie kiedyś rekin... Halbjorn? Nie żyje. Krach! Skąd tu się wziął te niedźwiedzie, co? Gadaj! Uważaj, jak mówisz do mojego ojca! Schowaj miecz, szczeniaku, bo Krach też straci syna. Obraziłeś mnie, Lugos, a teraz grozisz mojemu synowi. Nie puszczę ci tego płazem. No to chodź, chodź! Zatłukę cię jak wściekłego psa! Spokój, spokój! Dość już krwi rozlano. Ktoś tu ściągnął te niedźwiedzie, żeby zamordowały naszych synów i braci. Na mnie nie patrzcie. Nie zwrócimy im życia. Ale możemy i musimy ich pomścić. Ten ciężar spoczywa na gospodarzu i jego dzieciach. No i Geralt jak zwykle ląduje w tarapatach przez to, że zjawił się w niewłaściwym miejscu, co? Znajdźcie i zabijcie, inaczej wasz ród będzie przeklęty do setnego pokolenia. Obstawiam, że ja mam w tym jakoś pomóc. Nikt nie widział, skąd się tu wzięły te niedźwiedzie? Mniejsza z tym! Już wiem, gdzie szukać winy. Czekaj, oszalałeś! Chcesz kogoś zasiedź, zanim sprawdzimy, co się naprawdę stało? Sprawdzaj sobie. Ja w tym czasie zmyję hańbę z naszego... Tu on jest zdecydowanie zbyt poryczy. Hej, już cię nie słyszą. Możesz przestać bawić się w bohatera i pomyśleć przez chwilę? Chodzi o nasz honor. No dobra, ale z takimi rzeczami to trzeba jeszcze bardziej ostrożnie. Ktoś tu wpuścił te niedźwiedzie. Odpowiedź na to, kto za tym stoi, jest na tej sali. Masz rację, Ceres. Pomogę ci. Nie wolno tracić zdrowego rozsądku, jasne. Ja tu na razie zostanę. Ktoś musi to wszystko ogarnąć, wezwać znachorów, wydać ciała krew. Najgorsze Wilku, na niego w sumie spoczęło. Dziękuję. Bo prowadzenie dochodzenia jest jednak robotą o wiele lepszą, przynajmniej widziałeś ciekawszą. Nie, i mam nadzieję, że już nie zobaczę. Skąd się wzięły te niedźwiedzie? Ludzie się śmiali, jedli, pili. Jakby zaczęła się rzeź, krew aż bryzgała na ściany. Na grę o tron to się nie umawialiśmy, co? Gadanie niczego. No właśnie. Pora się rozejrzeć. Daj znać, jak coś znajdziesz. Ja pogadam z resztą. Może ktoś widział coś więcej. Dobra, wiedźmińskie umiejętności nam pewnie pomogą. A, tylko tak. Tu możemy na pewno obejrzeć. Nic dziwnego, że Halbjorn się wykrwawił. Przecież bramy były zamknięte.
No Geralt, nie jesteś zbyt spostrzegawczy. Ślady kłów, pazurów, złamania. Ciężko powiedzieć, od czego zmarł. No, od czego konkretnego, od którego pazurka, tak? No dobra, co my tu mamy? Misia. Dobra, ale zacznijmy. Coś tu jest pod futrem. Tatuaż? W kształcie niedźwiedziej łapy. To dziwne. Kończymy. Stara blizna. Najpierw to w ogóle obstawiałam, że one są jakieś zaczarowane, czy łeb coś. Łeb niedźwiedzi, ale język krótki jak u człowieka. Spyska śmierdzi miodem pitnym i czymś jeszcze. Czyli chyba dobrze obstawiłam w pierwszej chwili. Niedźwiedzie lubią miód, ale nie pitny. Ktoś... Dziwne. Ktoś kogoś chyba zaczarował i... Wygląda na to, że to był pół człowiek, pół niedźwiedź. Coś jak likantrop. Ale nie ma pełni, więc przemianę spowodowało co innego. Może coś, co zjadł albo wypił. Dobra. Miód. Miód pitny o ziemistym zapachu. Trzeba sprawdzić rogi i miszy. No proszę, czyli ktoś z gości po prostu zaraził się, wypił coś. Aha, to ten ziemisty zapach, który czuć było z pyska niedźwiedzia. Coś jak grzyby? Wszystkie rogi puste. Dobry Geralt w tym jesteś. Degustator win innych trunków, co? Jest. Miód zaprawiony jakimiś grzybami i czymś jeszcze. Ludzką krwią? Cerys! Jeden ze strażników widział, co się stało. To nie były niedźwiedzie, tylko jacyś... Ludzie, którzy się w nie zamienili. Berserkowie. Świetnie. Co o nich powie? Berserkowie? Tak, skaldowie nazywają wojowników, którzy potrafią podczas walki zmieniać się w zwierzęta. Zawsze myślałam, że to tylko legenda. Ale zgadzałoby się. Chyba nie bardzo. Gdyby nie to, że byliśmy na uczcie, a nie na wojnie. Mam podejrzenie, co mogło wywołać tę przemianę. Miód, który pili. Ale w sumie co, tylko trzy osoby by się tego napiły, a resztę? Miód zaprawiono krwią i czymś jeszcze. To chyba jakieś grzyby, ale ich nie rozpoznaję. W takim razie Hjord może nam pomóc. Zna się na roślinach lepiej niż nie jeden druid. Spróbować nie zaszkodzi. No dobra, to lecimy do niego. Tędy, okej. Dobrze, że ona nas prowadzi, bo póki ja bym miała go znaleźć... Ej, ale to miejsce w ogóle wygląda jak z Gry o Tron. Okej, pogadajmy z nim. Nasza matko, spraw by może pochłonęły zdrajców. Rejo, nasza pani. Mogę przeszkodzić w modłach? Już to zrobiłeś. O co chodzi? Do jednej z beczek miodu dodano krwi i czegoś jeszcze, jakichś ziół albo grzybów. Cerys mówiła... Daj mi ten róg. No, jak od razu, bezpośrednio. Znam ten zapach. Mardren. Mardren? Nigdy nie spotkałem się z tą nazwą. Na kontynencie mówi się na nie inaczej. Łysiczki, zdaje się. O, kojarzę. Świetnie. Chłopi jedzą je, żeby uśmierzyć ból. Udalryk też ich próbował. Ale tylko parę razy, bo w dużych ilościach te grzyby wywołują wizje, koszmary. No tak. Ostatnie, czego Udalrykowi było trzeba. Dzięki za pomoc. Krew i mardrem. Smak ludzkiego ciała i grzyby, które zsyłają wizje. To rzeczywiście mogło wywołać szał. Może nawet przemianę. Może. Ale ciężko mi uwierzyć, żeby ktoś zaprawił miód tu na sali, przy tylu świadkach. Masz rację. Pomagałam w przygotowaniach do uczty, zauważyłabym. Może to się stało, zanim wytoczono trunki na górę. Jeszcze w piwnicach. Chodź, może znajdziemy tam jakieś... Dobra, na razie myślę, że jest to odpowiedni moment na koniec odcinka. O nie, nie mogę zapisać. Hej, gro, jak skończyć odcinek? Dobra. Więc jednak kończymy odcinek, mam nadzieję, że się podobał, a na razie trzymajcie się, cześć.